Szanowni Państwo, zagadnienie efektywności produkcyjnej nawożenia gleby słomą przedstawię, omawiając wartość nawozową słomy oraz wyniki ścisłych doświadczeń polowych prowadzonych w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, które były realizowane w latach 2007-2013 i finansowane w ramach projektów badawczych realizowanych dla Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Słoma zawiera wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla roślin. Jednak składniki te są dla roślin dostępne dopiero po przemianach słomy zachodzących w glebie, których czas i kierunek jest bardzo różny, zależny od warunków określonego stanowiska oraz realizowanej agrotechniki. Te same składniki pokarmowe, i to w formach bezpośrednio przyswajalnych dla roślin, bardzo łatwo dostarczyć obecnie w nawozach mineralnych, których podaż na rynku jest przecież ogromna. Ponadto składniki pokarmowe uwolnione ze słomy w efekcie jej mineralizacji wcale nie zwiększają zasobności gleby w azot, fosfor i potas. Składniki te w glebie były i z gleby zostały pobrane przez rośliny do budowy biomasy w okresie wegetacji. Pozostawienie więc słomy jako części tej biomasy na polu, a następnie wprowadzenie jej do gleby zapobiega de facto stratom składników pokarmowych, które nastąpiłyby wraz z jej usunięciem z pola. W takim kontekście walory i znaczenie agrotechniczne słomy określa przede wszystkim jej biomasa, która jest źródłem substancji organicznej oraz stanowi swoisty biologiczny redystrybutor składników pokarmowych pobranych z gleby w czasie wegetacji roślin. Drodzy Państwo, z przeciętną dawką wnoszonej do gleby słomy wzbogacamy 1 hektar gleby w około 0,9 tony substancji organicznej. Dla porównania pełna dawka obornika, to jest 30 ton, dostarcza glebie około 2,7 tony substancji organicznej. Przyjmując, że uprawa w jednym okresie wegetacyjnym zbóż lub roślin oleistych powoduje ubytek z 1 hektara gleby około 0,5 tony substancji organicznej, to wprowadzając do gleby 5 ton słomy dostarczamy około 0,9 tony substancji organicznej, co pozwala utrzymać dodatni bilans substancji organicznej w glebie na poziomie plus 0,4 tony substancji organicznej na hektar. Jednak wieloletnie przeorywanie wyłącznie słomy zubaża różnorodność materii organicznej i drobnoustrojów glebowych. W glebie zaczynają dominować mikroorganizmy sprzyjające kumulacji związków fenolowych, fitotoksycznych i fitopatogennych. Uwalnianie w trakcie rozkładu słomy związków biologicznie aktywnych, zwiększone ryzyko występowania patogenów, immobilizacja azotu, jak również utrudnienia w uprawie roli oraz w trakcie siewu powodują, że stosowanie tylko słomy jako elementu regenerującego stanowisko jest dyskusyjne. Aby pożądane dla żyzności gleby walory słomy, zwłaszcza rola w utrzymaniu dodatniego bilansu glebowej substancji organicznej, mogły być wykorzystane, musi ona przejść w glebie szereg przemian, których kierunek i tempo możemy w znacznym stopniu stymulować odpowiednią agrotechniką. Jednymi z możliwych zabiegów agrotechnicznych sprzyjających przemianom wnoszonej do gleby słomy jest między innymi stosowanie wraz z nią azotu mineralnego w formie mocznikowej lub użyźniacza glebowego. Weryfikacji tezy o korzystnym wpływie łącznego stosowania słomy i azotu mineralnego lub słomy i użyźniacza glebowego UG-MAX na produkcyjność pszenicy ozimej i niektóre właściwości gleby służyły ścisłe doświadczenia polowe, których wyniki teraz postaram się przedstawić. W badaniach z lat 2007-2010
analizowano możliwości złagodzenia niekorzystnych skutków uprawy pszenicy ozimej w monokulturze poprzez zwiększanie dawki nawożenia azotem mineralnym z 80 do 140 kg tego składnika na hektar lub użyźnianie gleby z wykorzystaniem słomy, azotu mineralnego w formie mocznika na słomę lub użyźniacza glebowego UG Max stosowanego na słomę. Miernikiem skuteczności tych sposobów poprawy jakości stanowiska dla pszenicy ozimej był plon jej ziarn. Badania miały zweryfikować tezę, że złą jakość stanowiska dla pszenicy uprawianej w monokulturze można poprawić między innymi stosując słomę z użyźniaczem glebowym lub azotem mineralnym. W tabeli proszę skoncentrować uwagę na kolumnie prezentującej plony ziarna pszenicy, w agrotechnice której stosowano najczęściej zalecaną dawkę nawożenia azotem, to jest 140 kg tego składnika na hektar. Przyrost plonu ziarna na obiektach, na których słomę przed jej wymieszaniem z glebą stosowano dawkę 30 kg azotu mineralnego w formie mocznika, wyniósł 0,48 tony z hektara w odniesieniu do obiektu kontrolnego. Stosując słomę wraz z użyźniaczem glebowym, to jest aplikując go na słomę przed jej wymieszaniem z glebą w dawce 0,9 decymetra sześciennego na hektar, uzyskano przyrost plonu ziarna pszenicy wynoszący 0,58 tony na hektar. Na dobrym stanowisku po rzepaku ozimym plon ziarna pszenicy był większy o 1,17 tony z hektara w porównaniu z plonem uzyskanym na niekorzystnym stanowisku po sobie. Badane sposoby użyźniania gleby zastosowane na stanowisku po dobrym przedplonie zwiększały więc plon ziarna pszenicy, jednak w stopniu mniejszym niż na stanowisku słabym, gdzie pszenica była uprawiana po pszenicy. Stąd też przyrosty plonu ziarna pszenicy uprawianej po dobrym przedplonie wyniosły odpowiednio 0,31 tony z hektara przy stosowaniu 30 kg azotu w formie mocznika na słomę przed jej wymieszaniem z glebą oraz 0,42 tony z hektara w efekcie stosowania na rozdrobnioną słomę użyźniacza glebowego. Dla porównania, pszenica uprawiana w niekorzystnych dla niej warunkach monokultury reagowała silniejszym przyrostem plonu na zastosowane sposoby użyźniania gleby. I tak, w efekcie użyźniacz glebowy zastosowany na słomę w warunkach uprawy monokulturowej zwiększył plon ziarna pszenicy o 1,06 tony z hektara. Z kolei powszechnie zalecane stosowanie 30 kg azotu w formie mocznika na słomę zwiększyło plon tego gatunku o 0,81 tony z hektara. Nawożenie gleby słomą uszlachetnioną poprzez zastosowanie azotu mineralnego w formie mocznikowej lub użyźniacza walorów dobrego stanowiska i korzystnego przedplonu nie zastępuje. Wskazuje na to wyższy o ponad 1/3 plon ziarna pszenicy uzyskany na dobrym stanowisku po rzepaku ozimym niż na stanowisku po sobie w krótkotrwałej monokulturze. Jednak w sytuacji określonych warunków organizacyjno-ekonomicznych danego gospodarstwa, wnoszona do gleby słoma, na którą uprzednio aplikowany jest użyźniacz glebowy, może stanowić element agrotechniczny poprawiający niekorzystne warunki dla wzrostu i rozwoju pszenicy wynikające ze złego stanowiska. Wskazuje na to stosunkowo wysoki, ponad 22-procentowy, przyrost plonu ziarna w efekcie takiego postępowania. W omawianych doświadczeniach efektywność plonotwórcza użyźniania gleby poprzez jej nawożenie słomą z użyźniaczem lub azotem mineralnym w formie mocznikowej okazała się szczególnie wysoka w mało korzystnych dla wysokiego planowania pszenicy
w warunkach krótkotrwałej monokultury zbożowej. W tych warunkach, przy nawożeniu pszenicy dawką 140 kg azotu na hektar, zasadnym okazało się zastosowanie słomy wraz z 30 kg azotu mineralnego w formie mocznika przed jej wymieszaniem z glebą. Ale aplikacja zamiast mocznika na słomę użyźniacza glebowego UG Max dała efekt jeszcze lepszy. W rezultacie przeorania słomy z azotem mocznika uzyskany przy rozplonu ziarna pszenicy wyniósł 0,75 tony z hektara w stosunku do stanowiska kontrolnego bez słomy. Natomiast aplikacja na słomę preparatu UG Max zwiększyła plon ziarna o 1,19 tony z hektara. Szanowni Państwo, interesujące, trudne do zinterpretowania wyniki omówionych przed chwilą doświadczeń lat 2007-2010 stały się impulsem do przeprowadzenia kolejnych, bardziej pogłębionych badań. Dotyczyły one efektywności produkcyjno-środowiskowej proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze i uproszczonym zmianowaniu z udziałem rzepaku ozimego. Dostarczyły one argumentów ułatwiających interpretację efektu wzrostu plonu ziarna pod wpływem nawożenia gleby słomą wraz z użyźniaczem glebowym. Oto niektóre z uzyskanych wyników. Po 3 latach doświadczeń zaobserwowano m.in., że gorsze siedliskowo warunki uprawy monokulturowej ograniczyły łączną liczebność mikroorganizmów zasiedlających glebę w porównaniu z siedliskowo bardziej korzystnymi warunkami uproszczonego zmianowania. Jednak to właśnie w gorszych warunkach siedliskowych, to jest w warunkach uprawy monokulturowej pszenicy, efekt stosowania użyźniacza wraz ze słomą na wzrost łącznej liczebności mikroorganizmów okazał się większy. Łączne zastosowanie użyźniacza glebowego i słomy zwiększyło ogólną liczebność mikroorganizmów w glebie pod monokulturą zbożową o 69%. W lepszych siedliskowo warunkach pod uproszczonym zmianowaniem ten sam zabieg zwiększył liczebność mikroorganizmów w glebie o 58%, to jest o 11 punktów procentowych mniej niż w glebie pod monokulturą. Zaobserwowane w badaniach zmiany ilościowe i jakościowe w populacji mikroorganizmów zmieniły stan fitosanitarny gleb. Stosowanie użyźniacza ograniczało liczebność patogennych z reguły grzybów, a sprzyjało wzrostowi liczebności na ogół pożytecznych bakterii i promieniowców. Zwiększona ilość bakterii i promieniowców przy jednoczesnym zmniejszeniu populacji grzybów spowodowała poprawę stanu fitosanitarnego gleby, określanego tzw. wskaźnikiem fitosanitarnym gleby. Wzrost liczebności bakterii przy jednoczesnym ograniczeniu populacji grzybów w efekcie stosowania użyźniacza poprawił wyraźnie stan fitosanitarny gleby w monokulturze i bardzo silnie w warunkach zmianowania. Poprawa stanu fitosanitarnego stwarza możliwości ograniczenia występowania i rozwoju wielu chorób, co istotne w warunkach dużego udziału zbóż w strukturze zasiewu. Korzystne zmiany ilościowo-jakościowe w populacji mikroorganizmów mogą wpływać na przyspieszenie i ukierunkowanie procesów zachodzących w glebie. W takich warunkach słoma i inne resztki pożniwne, w tym części roślin porażone chorobami, mogą ulegać stosunkowo szybko rozkładowi. Wzrost aktywności mikroorganizmów oraz intensyfikacja procesów przemian w efekcie łącznego stosowania użyźniacza i słomy najprawdopodobniej zmniejszyło zwięzłość gleby. Nawożenie gleby słomą z użyźniaczem spowodowało zmniejszenie zwięzłości o ponad 20% w monokulturze. Takie samo postępowanie w warunkach uproszczonego zmianowania pozwoliło zmniejszyć zwięzłość o 21,8%.
Zaobserwowane ograniczenie zwięzłości gleby może wpływać nie tylko na warunki rozwoju roślin, zwłaszcza możliwości rozwoju systemu korzeniowego, lecz także na koszty uprawy mechanicznej. Mniejszy bowiem opór stawiany przez glebę narzędziom uprawowym, to mniejsze koszty ponoszone na jej uprawę. Pomimo braku stosowania w tych doświadczeniach azotu mineralnego w formie mocznikowej do rozkładu słomy, zawartość azotu w glebie wyraźnie rosła w efekcie aplikacji użyźniacza już w okresie jesiennym. Zawartość azotu w tym okresie zwiększyła się o ponad 30% w warunkach monokultury i ponad 43% w uproszczonym zmianowaniu. Przyrost zawartości azotu w glebie pod wpływem stosowania użyźniacza na słomę okazał się jeszcze większy wiosną i wyniósł 82% w glebie pod monokulturą pszenicy, a 66% w glebie pod uproszczonym zmianowaniem. Zwiększone ilości azotu w glebie wiosną w stosunku do jesieni, szczególnie silne w monokulturze, może wskazywać na prawidłowo przebiegający proces rozkładu masy organicznej wprowadzonej jesienią do gleby w postaci słomy oraz poprawę właściwości retencyjnych gleby, zwłaszcza w warunkach stosowania użyźniacza w odniesieniu do azotu, który uwalniany jest dopiero w okresie wiosennym. I wreszcie, Szanowni Państwo, to, co interesuje rolników najbardziej, mianowicie plonowanie. Otóż, 3-letnie badania z lat 2009-2012 wykazały przyrost plonu ziarna pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze o 0,52 tony z hektara pod wpływem wprowadzonej do gleby tylko słomy, to jest bez wcześniejszego stosowania na nią użyźniacza, oraz przyrost plonu o 1,98 tony z hektara w efekcie łącznego zastosowania użyźniacza glebowego i słomy. Uprawa pszenicy w uproszczonym zmianowaniu z rzepakiem ozimym jako przedplonem i wprowadzenie do gleby tylko słomy rzepakowej bez użyźniacza spowodowało wzrost plonu ziarna o 0,91 tony z hektara. Natomiast łączne zastosowanie słomy i użyźniacza w warunkach uproszczonego zmianowania przyniosło zwyżkę plonu o 1,47 tony z hektara. Duża mozaikowatość pól, generująca ich silną zmienność oraz niejednakowe warunki meteorologiczne w latach, a w konsekwencji niejednakowe oddziaływania agrotechniki na glebę i rośliny na dużych polach produkcyjnych, sprawiają, iż wyniki doświadczeń uzyskiwane na małych, monitorowanych, ściśle zlokalizowanych poletkach doświadczalnych nie zawsze w pełni potwierdzają się w warunkach produkcji polowej. Wyniki doświadczeń poletkowych należy więc traktować przede wszystkim jako wskaźnik możliwych efektów uzyskanych po zastosowaniu określonego sposobu postępowania rozpoznanego w badaniach. Podobnie więc jak we wcześniej omówionych badaniach z lat 2007-2010 okazało się, że efektywność plonotwórcza użyźniania gleby poprzez jej nawożenie słomą z użyźniaczem jest szczególnie wysoka w mało korzystnych dla wysokiego plonowania pszenicy w warunkach krótkotrwałej monokultury zbożowej. Negatywne dla produkcji i środowiska, ale często uzasadnione organizacyjnie i ekonomicznie skutki upraszczania zmianowań można i należy ograniczać. Jednak nie tylko poprzez stosowanie wyspecjalizowanych, nierzadko wysokonakładowych i o dużej presji na środowisko środków chemicznych i zabiegów agrotechnicznych. Możliwe są również działania proekologiczne. Wyniki przedstawionych badań wykazują, że odpowiednio zastosowana słoma może być cennym nawozem korzystnie wpływającym na efekty produkcyjne uprawy roślin.
i choć jej substytucja względem efektów klasycznego nawożenia organicznego obornikiem i prawidłowego zmianowania roślin jest na ogół częściowa i nie w pełni jeszcze rozpoznana, to poprzez zapewnienie słomie odpowiednich warunków dla prawidłowego przetwarzania w glebie można poprawić efektywność produkcyjno-środowiskową jej stosowania. Między innymi sprzyja temu użyźniacz glebowy zastosowany na słomę przed jej wymieszaniem z glebą, czego wyniki Państwu przedstawiłem. Dziękuję bardzo.